19 czerwca z sali konferencyjnej Ekologicznego Związku Gminy Działdowszczyzna odbyło się spotkanie podsumowujące 12. edycję akcji Sprzątanie Warmii i Mazur. Na terenie Działdowszczyzny przebiega ona w nieco odmienny sposób. Na terenie Działdowszczyzny jest to specyficzny sposób organizacji, bowiem my w ramach Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Działdowie organizujemy swoją taką akcję sprzątania Warmii i Mazur, swoje podsumowanie. Starosta działdowski nagradza uczestników. W tym roku również przeznaczył określone środki. Starostwo działdowskie od początku istnienia akcji aktywnie wspiera jej uczestników, dostrzegając w tych działaniach wiele pożytecznych aspektów. Starostwo poprzez środki finansowe na zakup worków plus nagrody dla zwycięzców tej zbiórki. No, angażujemy się w to przedsięwzięcie. Uważamy, jest to pożyteczne dzieło, bo i edukacyjne walory ma i takie faktyczne, bo jednak ilość zebranych tych odpadów, śmieci z różnych miejsc, no jest to duża skala. A dzieci ze szkół zbierają głównie w lasach, w rowach i to ma efekt również i estetyczny. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem Sprzątam, segreguję, szanuję, a jej zwycięzcą została Szkoła Podstawowa w Białutach, która aktywnie uczestniczy w akcji już od 11 lat. Co roku zawsze coś uzyskujemy, jakieś miejsce lub wyróżnienie. W tym roku zajęliśmy właśnie pierwsze miejsce w powiecie oraz na 50 kilka szkół w województwie piątą lokatę. Podczas tych działań robimy różne rzeczy. Dzieci są bardzo zaangażowane, a również rodzice są bardzo zaangażowani. Na zasadach takich, że robimy plakaty, jakieś gry i zabawy. Dzieci mają wtedy i ognisko robimy. Wyjeżdżamy do Krajewa, do szkółki leśnej, żeby się zapoznały z produkcją leśną. Przyjechaliśmy również tutaj do tego zakładu, żeby na własnej skórze przekonali się, na czym polega ta segregacja i ta zbiórka selektywna. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy inne placówki z terenu powiatu działdowskiego do przyłączenia się w przyszłym roku do tejże akcji.